Nauczyciel zmusza dziecko do przepychania toalety gołymi rękami. Brent Taylor przyznał się, że zmusił 8-latka do przepchania toalety. Nie ustami Mariana. Nie przy użyciu gumowych rękawic. Ale używając gołych rąk. Ohyda! Rodzice dziecka zgłosili sprawę do dyrekcji, a 8-latek zmienił szkołę ze względu na to upokorzenie. Dyrekcja ukarała mężczyznę. Musiał on oglądnąć wideo treningowe dotyczące higieny. To nie pierwszy raz, kiedy ten nauczyciel przekracza linię dobrego smaku. Wcześniej był oskarżony i chwilowo zawieszony za niewłaściwe dotykanie uczennic. Rodzice 8-latka są oburzeni, że mężczyźnie tak się upiekło. W lutym 2014 roku 58-letnia Jennifer Forshee została ukarana za znęcanie się nad dzieckiem, za zmuszenie 10-latka do wyczyszczenia pisuaru gołymi rękami. A jak wam się wydaje, czy Taylor powinien dostać bardziej surową karę?